piłkarski Rumunia Polska przysporzył smutnej sławy działaczom sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Samowola pewnych ludzi uniemożliwiła naszemu sprawozdawcy dokonywanie zdjęć filmowych, ale są za to inne zdjęcia. Oto amatorskie mecze bokserskie odbywające się przy wejściu na boisko. Organizacja, jak widzimy, pierwszorzędna. Operator kroniki, usiłujący dostać się na boisko, natrafił na groźnego przeciwnika. Przypatrzcie się temu jegomościowi. Szkoda, że go nie było na boisku. Rumuni umarliby ze strachu na widok wojowniczej miny pana wiceprezesa. Jego pomocnik jest jeszcze groźniejszy. Wygraża pięściami naszemu operatorowi, nie zdając sobie sprawy, że właściwie wypowiada wojnę 5 milionom widzów kroniki. Racja, porządek musi być. Jak widzimy, rzeczywiście, porządek idealny. Chcąc wypełnić swój obowiązek, operator kroniki filmowej miał do wyboru albo przeleść przez plot, albo umieścić się na jednym z okolicznych budynków. Wybrał to drugie. Niestety szczyt spalonego domu nie jest najlepszym miejscem do robienia sprawozdań sportowych, wobec czego na wynik meczu wypadło oczekiwać przed bramą. Mecz ten drużyna nasza przegrała w stosunku 1-2, ale organizatorzy meczu przegrali go na całej linii.